Słychać TV. W moim okresie mieliśmy okazję jednokierunkowo, ale transmisyjnie się poznać. Bo z państwem rodnym, tu państwo są, ty się wtedy nie byli. Ja nadawałem wtedy z Trójmiasta, niestety tylko w jednym kierunku to się odbywało. Nastąpił taki freeze frame i widziałem tylko pana wójta przez cały czas. Ale to było dobre i rozkazujące. My też. W każdym razie zawodowo zajmuję się na ochroną środowiska, ale też kieruję zespołami, które przygotowują raporty oddziaływania na środowisko, czyli przeprowadzają oceny oddziaływania na środowisko. Robimy to dla różnej skali inwestycji, poczynając od takich mini inwestycji typu stacja montażu pojazdów, stacja paliw, kurnik, chlewnia, oczywiście powyżej tej progowej wartości dużych jednostek przeliczeniowych, poprzez inwestycje liniowe typu drogi w różnej skali, drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, drogi ekspresowe, autostrady, inwestycje infrastrukturalne, oczyszczanie ścieków, dochodząc do tych największych skal i oddziaływaniami inwestycji typu spalanie odpadów. Mamy w portfolio większość, uczestnictwo w większości wykonanych spalarni odpadów na terenie kraju, a kilka z nich wykonywanych indywidualnie. Najczęściej to się wtedy działo, kiedy inny inwestor miał tak zwany pożar, czyli trzeba było coś na szybko wyprawić. Wtedy my wchodziliśmy w opracowanie. W każdym razie, wracając do meritum, inwestycja, o której mówimy, czyli dla SKV, jest taką gdzieś tam mniej więcej w środku skali, po której się poruszamy inwestycji. Ja tu, żeby nie zabierać Państwu czasu, nie zawracać trochę na tym etapie jeszcze niepotrzebnej gitary, zrobiłem bardzo krótkie, syntetyczne podsumowanie kilku tylko oddziaływań, którymi się zajmujemy. Ich jest dużo więcej, to jest tam 6-7 najważniejszych, ale i krótko może opowiem o tym, jak to jest po naszych obliczeniach i analizach w kontekście tego, co się pojawiło w dokumencie, czyli na forcie oddziaływania na środowisko, który złożył inwestor w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ta prezentacja będzie dotyczyła tych tematów, hałas do mieszkańców, szeroko rozumiany, ale tutaj akurat jedynie dotknięte przy prezentacji dotknięty kontekst jonizacji i człowiek PM10. Oddziaływanie krajobrazowe zgodne z zobowiązaniami statycznymi. Stanę, to z tym tyłem mogę. Przewodniczący zgłaszał, że jest potrzeba mównicy, więc chyba. Polegają przede wszystkim na zobrazowaniu zasięgu oddziaływania realnych inwestycji i naniesieniu tego też na mapy, żeby to nie było jakieś takie efemeryczne stwierdzenia, a wyliczone na twardych założeniach inżynierskich oddziaływania. Więc to, co zostało potraktowane trochę po macoszemu, czyli leje depresji, które pojawiają się przy głębokich wykopach, to znaczy obniżanie zwierciadła podziemnych, my przekalkulowaliśmy zgodnie z metodyką, która pozwala przy pewnym braku danych, który w tym momencie występuje na tym etapie postępowania, założyć ostrożnościowo dużo większe zasięgi i zobrazować to na mapie, co pozwoliło dojść do
na tym, to są żółte izolinie, które wskazują na realny zasięg oddziaływania w kontekście obliczenia zwierciadła podziemnych, to znaczy aż tam przy założeniu fundamentowania na 10 metrów i pewnych warunków chlebowych może pojawić się obniżenie wód podziemnych, co jest argumentem w rozmowach z gościem, pośrednio z inwestorem, o tym, że pewne niedociągnięcia, może braki w pierwotnej i w tej uzupełnionej wersji raportu się pojawiły. Co jest najciekawsze przy lejach depresji, to kontekst studni, które zasilają tutaj okoliczne gminy, czyli ujęcia w mrozach. Wszystkie te studnie znajdują się w zasięgu wyliczonego leja depresji, co świadczy o tym, że podczas prac prowadzonych w tej okolicy może dojść do takiego obniżenia poziomu wód podziemnych, które może wpłynąć na jakość pracy studni. No to jest ciekawostka znaleziona podczas obliczeń. Przechodząc może dalej do etapu budowy, do ścieków, które też nie zostały rozpracowane, mianowicie przy tak głębokich wykopach, zaraz potrzeba odwodnienia, później zagospodarowania tych wód. I teraz inwestor założył dość optymistycznie, to wszystko się zmieści do rzeczkowozu, co no, jest takim trochę dalece idącym od życiem. Tak, w kontekście tutaj zasobów podziemnych, w kontekście głębokości zwierciadła wody i tego, jak dużo tego może się pojawić. Realna wartość to może być taka, jak jednostkowy w czasie przepływ pod dużym ciśnieniem wody w Morzu Strażackim. Ten przepływ się za szybko wypełnia. No i już jest lepiej. Teraz, jeżeli wykażemy to, że tych wód staje tak dużo, zachodzą dalsze implikacje w postaci tego, że inwestycja, inwestor musi pozyskać pewne dodatkowe pozwolenia, z którymi nie jest już potrzebne. Dalej, hałas. To też w zasadzie tak dość zdatkowo, szczególnie jeżeli chodzi o etap budowy, do etapu eksploatacji też przejdziemy. To są to formy nieprzyjemne do ludzkiej wycinki, szczególnie w niekorzystnych warunkach pogodowych. W każdym razie na etapie budowy hałas był potraktowany opisowo. Inwestor wskazuje dość wysokie moce akustyczne maszyn, co jest ciekawe. Aha, to jest jako moc akustyczna. To są jeszcze i tak dość optymistyczne moce, bo po urealnieniu i podczas warunków pracy one osiągają wyższe wartości. Jako że są dość duże i nie było przeprowadzone modelowanie oddziaływania tego hałasu, to jest przeprowadzane standardowo przy raportach oddziaływania na środowisko, nawet takich mniejszych inwestycji punktowych typu na przykład właśnie pojazdów, to jest kolejny punkt, który też eksplorujemy, który przeliczymy, wykażemy te oddziaływania w kontekście zabudowy chronionej akustycznej domów, zabudowy mieszkaniowej do rodziny, do rodziny zakładowej, co tam w ogóle nie będzie na tapecie. Dalej. Aha, dalej etap eksploatacji w kontekście hałasu jest też dość tak oględnie zrobione bez modelowania i wizualizacji na mapach stref zasięgu, co będziemy starali się wykazać. I do końca uzgodnie z metodą liczeniową obowiązującą w naszym kraju. To są pewne słowa rzeczy, które jakby Państwu przekazuję, ale po to może, żeby zmienić trochę otuchy i tego, że jednak tam jest parę rzeczy, gdzie warto sam sprawdzić, bo
tego typu inwestycje jednak definiują w jakiś sposób gminę na lata. I to, co najbardziej nas uderzy w takim krótkoterminowym efekcie, to jest jednak ten efekt krajobrazowy i wizualizacja. Że jak patrzymy na to jednak, to jest takie niefajne. Nikt by nie chciał na to patrzeć za dużo. Ale są też takie efekty długoterminowe, typu właśnie tutaj zachodzimy do jakości powietrza i to jest dość fajny kontekst do eksplorowania, dlatego że w naszym kraju mamy duże przekroczenia dopuszczalne stężeń zanieczyszczenia powietrza, szczególnie jeżeli chodzi o pyły, były drobne i te najdrobniejsze, czyli te 10,5. Teraz efekt działania tego typu linii na zachowanie się tych cząsteczek w powietrzu jest taki, że zgodnie z badaniami, które dość szeroko, na dość szeroko zakrojoną skalę były prowadzone w Anglii, w Angielskim Uniwersytecie i Centra Badawcze, że te zanieczyszczenia, te cząstki zanieczyszczenia w powietrzu ulegają jonizacji. Ta jonizacja przy odpowiednim biegunie powoduje to, że stają się mówiąc obrazowo takimi cząstkami silnie adhezyjnymi, coś w rodzaju przyczepia, jak się bardzo dziękuję, przyklejają się do płuc, do pęcherzyków płucnych, są trudno wydalane. I teraz biorąc pod uwagę to, że mamy bo na terenie całego naszego kraju mamy problem z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń pyłu. Szczególnie na Mazowszu. Tutaj to tło jest duże. Znaczy, no fajnie jest, tak, no, to jest jedna z rzeczy, nad którą dość silnie pracowałem. A pyły to nie jest tylko w sobie takie pyły, o których myślimy, tylko pyły są nośnikiem dużo większych zagrożeń. Mianowicie są nośnikiem metali ciężkich, jest dużo rtęci w powietrzu. O tym u nas się jeszcze nie mówi, ale może za 10 lat zaczniemy taką debatę, że nie mamy tylko tego pyłu PM10, mówiąc na przykład relatywizując... Słucham? Dokładnie to. Dlatego mężczyźni u nas schodzą w wieku 55-60, padają na serce. Serce nie... Mojego, będę nas zostało. Hałas to jest jeden z czynników, który mocno uderza w serce mężczyzn. Przepraszam, że ale to jest druga rzecz. No i dużo pyłu. To jest tak jakby zanieczyszczenie wtórne w stosunku do ludzi, dlatego że linia pyłów nie emituje, ale linia działa niekorzystnie na tą drogę przyswajania pyłów. Teraz badania wskazują, że w pasie 500 metrów, na lewo, na prawo, w pasie 1000 metrów, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje linią wysokich mocy, następuje dość skuteczne ponad tło występujące naturalnie na danym terenie zjonizowanie tych właśnie niekorzystnych cząstek. I później jest takie domyślanie się trochę, to już w tym momencie łączy się te kropki, ale dotychczas było tak, no gdzieś jest zapadalność duża na białaczkę w okolicach linii, ale dlaczego? Może pola elektromagnetyczne? Elektromagnetyczne pola okazało się, że nie. Zresztą u nas normy, jeżeli chodzi o pola elektromagnetyczne, mamy takie bardzo archaiczne w naszym kraju, więc nie ma się do czego odnieść. Trzeba tworzyć własne porównania w stosunku do tych, którzy tutaj są liderami, a jednak tego typu wysokie moce no, powinny mieć jakiś priorytet, bo tak? W kontekście zbadania tego bardzo rzeczowego. To jest to, co my musimy zrobić, a tak na to, co my musimy zrobić, mając na uwadze dobro i zdrowie mieszkańców, a powinno to być po tej drugiej stronie, która ma zamierzenie inwestycyjne i wykazuje, że tego oddziaływania nie ma. Niemniej dobrze, że to zrobimy, to jest ważna rzecz dla
całości i zadał do Państwa, bo w każdym razie tutaj jeszcze akurat, jeżeli chodzi o to moderowanie powietrza, to dość duże znaczenie ma statystyka wiatrów. To też weźmiemy pod uwagę, to wykazuje pewne strefy, gdzie jest bardziej źle, a gdzie jest mniej źle. Dalej, zgodność zamierzenia inwestycyjnego z dokumentami strategicznymi gminy, która nie do końca idzie w parze, dlatego że gmina nie miała strategii stawania się pasem przesyłowym linii wysokich mocy, tylko ja również stąd znam gminę Cegów już wcześniej, że mieć się kojarzyła z miejscem zielonym, z turystycznym co stoi w pewnej sprzeczności ze słupem 70-100-metrowym, regularnie rozstawionym i zaburzającym ten krajobraz i to odczucie turystyki. Także to też będzie kontekst naszych prac. Dużo wątków tutaj jak na razie było pokazanych, ale mało czasu, dlatego że chcemy z tym zdążyć do końca miesiąca. Musimy z tym zdążyć do końca miesiąca. Pracuje nad tym cały zespół kilka osób. Zespół ma 4 łapy, który już nie raz to przeszedł, więc nikt się nie ma prawa, żeby wyruszyć, choćby jedzie z tym do przodu. Ciekawa sprawa. Inwestor dołączył do własnego opracowania mapę oddziaływania na to jest właśnie to, co tam. I teraz tu są dwie strefy. Pierwsza znaczące oddziaływanie, to jest to silnie czerwone, a druga to takie mniejsze. W każdym razie jedna i druga jest ważna, bo to są oddziaływania, które powstają wskutek tej inwestycji, czyli by nie było, a które godzą w interesy osób stale lub czasowo przebywających tam, posiadających tereny w kontekście przyszłości inwestycyjnej czy innym. To sam przedstawia tego typu oddziaływanie. Jest to też dobry punkt do przeprowadzenia, do wyciągnięcia rzetelnych wniosków i wykazania tego, że jednak sami wykazujemy to, jednak inwestor sam wykazuje to, że oddziaływanie jest znaczące, bo to są strefy, z których linia będzie widoczna. Teraz my sobie możemy myśleć, że słupek on sobie tam stoi i nic nie działa. W każdym razie tego typu silne zaburzenie krajobrazowe, czy chcemy tego, czy nie, oddziałuje na naszą psychikę. To już nawet wynika z doświadczeń z ekranami akustycznymi ustawionymi wzdłuż dróg, gdzie niby miało być fajnie, bo ekran ogranicza oddziaływanie akustyczne, ale nie wzięto pod uwagę tego, że jednak ten ekran też zaburza działanie psychiczne. No i parę innych rzeczy typu ryzyko poważnych upadek, dlatego że może dojść do takich rzeczy jak na przykład uszczelnienie się pewnych zbiorników. Na terenach tego typu budów występuje szereg potencjalnych zanieczyszczeń, które mogą zostać uwolnione do gleby. Jeżeli zaplecze budowy będzie wystarczająco blisko jakichś czułych środowiskowo punktów, na przykład ujęć wody, to może to się przyśle, to powinno zostać przeanalizowane. Kolejne nasze dokumenty do tego. Dalej będzie tego dużo więcej. To będzie wszystko zebrane w jedno opracowanie. Zrobimy szybko, dlatego że czasu jest już dużo. Reasumując, czyli ten plan ma wiele wad i braków, które tutaj będą napunktowane, pokazane. Miejmy nadzieję, że przyniesie to oczekiwany skutek, że uda się udowodnić tą budowę tej linii przez naszą gminę na tym etapie. Tu proszę pan radny o pytanie. Ja mam jedno pytanie. Czy
chciałbym usłyszeć pana zdanie, że to nie wszystko już za późno, ponieważ serce już wystosowało jakieś oni ruchy, robią cały czas. I jeszcze mam taką wątpliwość, bo pan chce zrobić dokument. Kiedy to może być finalnie jakoś przedstawione komuś do jakiegoś oglądu, żeby do końca tego miesiąca PSE będzie o tym wiedziało? Dla nas partnerem nie jest PSE w tym postępowaniu, tylko dyrektor ochrony środowiska, dlatego że on analizuje dokumentację PSE. Dotychczas rzeczywiście można było uzyskać takie wrażenie, że PSE prowadzi to postępowanie, dlatego że były właśnie o tacy chodzi, bo oni to, oni nie jest to, to jest to, bo on jest takie... Sobie. Już dochodzą do tego stopnia, że część ludzi pobrała odszkodowania za te tereny, które przechodzą. I ja się zastanawiam, czy to po prostu... Ma sens. Niespecjalnie miało sens pobieranie tych odszkodowań. No właśnie o to chodzi. Sens ma to, co mówi pan elektor. Właśnie o to mi chodzi, bo to jest grono ludzi, bardzo duże, którzy już wzięli odszkodowania. Zastanawiam się, dlaczego PSE jest takie pewne swojego stanowiska, bo oni cały czas idą, jakby mieli 100% zatwierdzenia. Proszę. Tu pan nie artykułował, że tak powiem, znacznie, ale PSE do tej pory nie spotkało poważnego gracza, o tak. My tutaj występujemy z poważnym stanowiskiem, obudowanym merytorycznie, argumentami, na które trzeba odpowiedzieć. No i tyle. I w związku z tym wszystko jest w grze. Tak jednoznacznie. Na tym etapie możemy przystąpić do tego działania, jak jest, bo w tej chwili dyrektor ochrony środowiska może wydać zezwolenie na budowę. My jeżeli będziemy artykułować i podawać te wszystkie braki, to będzie wydłużało w czasie raz, a dwa, że oni po prostu mają wiele niedociągnięć z tego, co pan tutaj tłumaczył, w wyliczeniach, w konkretach, ochrony środowiska, tych depresyjnych, tych lejów depresyjnych w szczególności to, no i jakie będzie oddziaływanie na nasze ujęcie wody, które jest na 3 gminy, to jest nasz największy argument, bo tak jak tu pan wspominał, może po prostu przy budowie słupu wystąpić cieki, z których będą one zanieczyszczane po prostu przy tym słupie, który jest palikowany, będzie spływały zanieczyszczenia do naszego ujęcia wody. W tej chwili naturalnym zabezpieczeniem jest równy grunt, jak to powiedzieć, setek lat, nienaruszony na tej głębokości. Oni chcą wchodzić w penetrację 10-20 metrów w głąb, co mogą zaburzyć strukturę naszego ujęcia wodnego. I tu jest największe zagrożenie. My na tym etapie w tej chwili możemy to wszystko wypunktować, pokazać, gdzie są zagrożenia i wtedy już, jeżeli dyrektor podejmie inną decyzję odnośnie budowy, bierze to na swoje barki. Nie będziemy my odpowiadać za to wszystko. Jeżeli wynikną jakieś właśnie zanieczyszczenia, wtedy będziemy się mogli domagać o odszkodowanie komuś działaniu, które spowodowało te braki. Na tej zasadzie. To jest najlepsza chwila. Tu jeszcze jedno wiążę, bo już może później na końcu już wspominał, wpłynęło pismo od komitetu. Ale to wniosek. Wniosek taki wpłynął, że Rada jako i wójt tutaj jakby nic nie robili w tym kierunku, żeby się przeciwstawić. To jest odpowiedzią, że jednak nie działamy profesjonalnie, tak samo wójt i Rada podejmują decyzję. Stąd jest to przygotowany ten raport, który będzie najlepszym odpowiedzią na to, co się dzieje. To same protesty na drogach i jak to w internecie, to niewiele da. Tu trzeba konkretnie artykułować. Ja nawet coś dodam. Proszę. Jeszcze w kontekście tego pisma, które państwo dostali i rzeczywiście odpowiadając wprost na pana pytanie, czy nie jest to, czy to jest dobry, niedobry, czy za późno, czy za wcześnie, to jest najlepszy moment wejścia w to postępowanie z państwa strony, dlatego że każdy wcześniejszy etap był przed tym, nim Regionalny Dyrektor Organizacji oficjalnie zaczął swoje postępowanie. Teraz jest czas składania uwag i wniosków wyznaczony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Najlepiej się w tym oknie znaleźć, dlatego że to on jako bezstronny organ będzie analizował, bezstronny w założeniu, mam nadzieję, że tak, tak jest, będzie analizował wszystkie za i przeciw inwestycji, czyli to, co teraz państwo, my, gmina złożymy,
będzie złożone na najlepsze ręce, dlatego że wcześniej, to co się działo wcześniej, to było postępowanie, które było, można to tak nazwać, wewnątrzzakładowe, takie prowadzone przez inwestora. I rzeczywiście były spotkania, na których można było odnieść wrażenie, że jest to forma, bo była to forma komunikacji takiej zewnętrznej, ale inwestora z państwem. Czyli to trochę tak, jakby sąsiad chciał postawić stację paliw, no i na początku rozmawiał ze stronami zainteresowanymi, ale to jest tylko w zasadzie do wglądu i do wykorzystania przez instytucję prowadzącą to postępowanie. Za to ten czas i ta chwila to jest argumenty, które trafiają do instytucji, która tak naprawdę waży te argumenty jednej i drugiej strony i to jest to właściwe, najlepsze okno czasu i większość inwestycji dlatego tylko takie dramaty przeżywa, że osoby dowiadują się o tym post factum, czyli wtedy, kiedy już regionalny dyrektor ochrony środowiska podjął decyzję, czy zaopiniował przedsięwzięcie, wtedy już jest za późno. Jak jest wydana decyzja środowiskowa i widzimy, jak powstają te słupy, to już nie mamy co tam robić. To jest jak koparka wieża, to już jest wtedy wszystko pozamiatane i dlatego reakcja w tym momencie jest najlepiej usytuowaną w czasie. No oczywiście wcześniej też, jak najbardziej, to można było w każdym razie z punktu widzenia całej procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej w tym czy innym procesie inwestycyjnym, to jest ten najlepszy czas i tutaj wręcz wzorowo, no muszę to powiedzieć, tak ze swojego doświadczenia został dobrany, dlatego że ja wcześniej też przepracowałem, widziałem dramaty inwestycji, dramaty ludzi, którzy no nie w tym czasie, nie w tym miejscu się znaleźli. To były te różne przykuwania się do różnych tam, czy innych. No ale to już, to jest tylko widowiskowe, to jest spektakularne, ale nie daje do tego realnego efektu. No to w tym momencie liczymy na to, że nasze argumenty są wysłuchane, państwa tak naprawdę interesy zostaną uwzględnione. I to jest ten moment, który w potencjalnym dialogu. Rzeczywiście może to być osiągnięte w mojej ocenie tylko i wyłącznie merytorycznymi uwagami do tego opracowania. Dlatego, że jest jeszcze druga rzecz. No, można to osiągać przez masę krytyczną, czyli ilość ludzi, którzy to oponują. Z tym, że wtedy najlepiej to działa, tak nieznajmniej mówiąc, jeżeli państwo czy inne osoby siądą, potem pojadą do Warszawy i przed siedzibą dyrektora zrobią. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że wtedy jest na prawie. Dobrze, dziękujemy. Myślę, że dosyć tutaj mamy ograniczony czas dzisiaj, bo pierwszy program sesji. Proszę pan przewodniczący, jedno zdanie. Ja posłuchuję to zdanie, tu Paweł, między innymi do ciebie i do koleżanki, że można faktycznie na tym etapie, po tych informacjach ludziom zainteresowanym, gdzie mają te działki i odszkodowania, sugerować, niech się wstrzymują, bo to żenująco niskie pieniądze są, jeśli chodzi o te odszkodowania. A ludzie to na wieki podpisują, nie na swoje nawet życie. Więc to jest no, rażąco nieekonomiczne i nie mądre działanie. Ja to wiem, to zastanawiam się, dlaczego dzisiaj nie ma żadnej pani z przedstawicieli. Ale proszę państwa, nie przedłużajmy tę dyskusję, może to innym razem nie ma akurat, ale myślę, że tutaj dotrze to wszystko, jest w protokół z sesji. Zamykając tutaj już dyskusję na temat, czekajmy tutaj pan wójt, kancelaria prawna, jak również pan Bartosz będą czuwali, żeby dotrzymać terminu, żeby to wszystko dobrze naszykować, żeby w czas, a zobaczymy jakie będą efekty, robimy wszystko tą stronę, żeby zablokować tą inwestycję jako rada, wójt i tutaj jeszcze
jeszcze przepraszam, tej sali kończącej, jeżeli Państwo indywidualnie chcą też złożyć jakieś swoje uwagi do toczącego się postępowania, czy coś wypunktować, coś w stosunku do tej decyzji środowiskowej, która nas ciąga, to proszę to najlepiej robić teraz, adresować to na instytucję prowadzącą postępowanie, czyli Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tutaj na pewno mówimy, czy adres, czy inne zostaną powiedziane. Nawet nie trzeba jakoś tam szczególnie wchodzić w detale swoimi słowami, coś opisać. To też są ważne, czyli brane pod uwagę przy akceptowaniu tego. Każdy z mieszkańców może takie pismo wysłać i złożyć. Tak. Prosiłbym tutaj pana wójta o stronie, żeby to jak najszersza informacja była Państwa sołtysą, żeby jeżeli w jakichś rozmowach, jeżeli pochodzi, żeby informować, że każdy z mieszkańców, tak jak pan powiedział, własnymi słowami może zgłosić zastrzeżenia, że jest kategorycznie przeciwnym, bo to będzie zakłócać jego byt, jego życie, jego, jeżeli jest rolnikiem, że to uprawy rolne, że tutaj, jak tutaj pan wspomniał o zakłóceniu stosunków wodnych, na tej zasadzie. Proszę, pan wójt jeszcze chwilkę, to prosiłbym jak na wrócił. Proszę. Tutaj kwestia tak, to te pismo przygotowało stowarzyszenie, właśnie stowarzyszenie, to był komitet protestacyjny, jest taki szablon pisma, albo dostępny u pani Nurzyńskiej, albo tutaj w pokoju numer 5 u pani Moniki Czyżewskiej. To gdyby mieli państwo osoby, które są przeciwne tej linii, chciałyby takie pismo podpisać i skierować, to poprosiłbym o kontakt, tak, ewentualnie do pani Moniki Czyżewskiej, taki szablon będzie dostępny. Chyba było nawet rozdawane wśród sołtysów. Tak, to ten szablon można go skserować, czy ewentualnie zedytować. Proszę, to tak, to jest, bo wpłynęło dzisiaj właśnie do naszego biura podawczego pismo z komitetu, że Rada i Wójt sobie robią odnośnie przeciwdziałania tej linii. Myślę, że zaprzeczamy i odpowiadamy na ten wniosek na dzisiejszej sesji. Myślę, że materiał będzie dostępny tutaj na lokalnej telewizji. To dzisiaj nie mogli być, co prawda, przedstawicielami komitetu, ale zapoznają się z relacją, że nie będzie go zachęcać. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.